Dobra, kochani, serdecznie. Dzisiaj środa, środek tygodnia już, 23 października 2024. I przechodzimy do naszego czytania. Co dzisiaj może się wydarzyć? Jakie dzisiaj energie? Czego możemy się dzisiaj spodziewać? Zobaczmy tą kartę. No, mamy drogę, wybory, wybory, wybory. Będziemy stali przed jakimś wyborem, ogród, ok, i chmury. No dobrego. A tarot? Co nam tarot chce powiedzieć? Kardynary. Kochankowie, zdecydowanie mamy dzisiaj wybory. Zdecydowanie mamy wybory, których tak naprawdę nie chcemy podjąć. Zdecydowanie są wybory, balansowanie czegoś, nie chcemy czegoś podjąć. Jakichś wyborów związanych z towarzystwem, z ludźmi, może z miejscem, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, ale dotyczy ludzi, komunikacji. I będziemy tak jak gdyby na rozdrożu dzisiaj z czymś. Natomiast nie chcemy podejmować zbytnio decyzji, bo nie mamy wszystkich informacji. To są chmury i chmury nam troszeczkę zaciemnią dookoła, także nie będziemy wiedzieć do końca, na czym stoimy. Tak ogólnie. Także kochani, co może nam się wydarzyć dzisiaj w tą środę? Zaczniemy od naszej drogi. I oprócz tego, że symbolizuje wybory i decyzje, droga może sugerować podróż, również fizyczną, jak również mentalną. I może to być moment, w którym będziecie się zastanawiać, jaką ścieżkę obrać, co jest istotne dla waszej przyszłości. Ważne, żebyście dokładnie przemyśleli swoje kroki, szczególnie gdy inne karty wskazują na niepewność. Do tego mamy ogród. Ogród często reprezentuje te społeczne takie interakcje, wydarzenia publiczne, większe grupy ludzi i w połączeniu z drogą może sugerować, że wybór, przed którym staniecie, może dotyczyć spraw społecznych, pracy z innymi lub uczestniczenia w jakiejś grupowej aktywności. Może też symbolizować decyzje związane z relacjami międzyludzkimi, gdzie musicie wybrać, jak angażować się w daną sytuację. No i chmury. Chmury zawsze tak jak gdyby wnoszą pewną mglistość, zamieszanie. I w tym kontekście mogą wskazywać na to, że nie macie pełnego obrazu sytuacji lub coś jest niejasne, to jest ostrzeżenie, aby nie podejmować pochopnych decyzji, gdy coś nie jest dla was jasne. Mogą pojawić się chwilowe problemy, nieporozumienia, niepewności, ale po burzy zawsze przychodzi klarowność. Jeżeli chodzi o tarota, to mamy 4 denary. I to jest taka karta związana z potrzebą zachowania kontroli, ochroną tego, co już zdobyliśmy. I może to być dosłownie trzymanie się tych zasobów finansowych, ale także taka emocjonalna ochrona przed zmianą. Także w dniu dzisiejszym możecie mieć trudność z puszczeniem kontroli lub ryzykowaniem w pewnych sytuacjach i w ten sposób możecie hamować swoje postępy. Do tego mamy kochanków. I to nie tylko jest karta miłości, ale również to jest symbol wyborów na głębokim emocjonalnym poziomie. I w połączeniu z drogą, tutaj, z tą naszą kartą, wskazuje, że wasze wybory dzisiaj mogą dotyczyć zarówno relacji osobistych, jak i takich większych dylematów dotyczących wartości, lojalności. Ale ja uważam, że to jest coś związane z ludźmi. I jest to wezwanie również do działania w zgodzie z tym, co czujecie. Przy jednoczesnym, tak jak gdyby, zachowaniu świadomości tego, co jest dla was najważniejsze. Do tego mamy 2 denary. 2 denary to elastyczność, to jest zdolność do żonglowania różnymi obowiązkami.
Także możliwe, że dzisiaj będziecie musieli balansować pomiędzy różnymi zadaniami. A decyzja, ta droga kochankowi może wymagać od Was takiej gdyby zręczności w zarządzaniu czasem, energią albo pieniędzmi. Słuchajcie, droga kochankowie, decyzja może dotyczyć związku lub jakiejś ważnej emocjonalnej więzi. Może to być dzień, w którym musicie wybrać między dwoma możliwościami. Jedna wydaje się bardziej stabilna, a druga wymaga pewnego ryzyka, ale może przynieść rozwój. Chmury, cztery denary, możliwe, że trzymacie się pewnych przekonań lub jakichś materialnych waszych zasobów ze strachu przed nieznanym. Chmury w tym układzie podpowiadają, że strach przed stratą lub ta niepewność może was paraliżować, więc warto zastanowić się, czy nie pozwalacie, aby ten wasz lęk przed zmianą zdominował wasze decyzje. I do tego mamy ogród i dwa denary. Możecie być zaangażowani w jakąś formę pracy zespołowej lub spotkań towarzyskich, które wymagają od was dużej elastyczności. I może to być dzień pełen różnych obowiązków społecznych, które trzeba będzie żonglować i równoważyć. Także w dzisiejszym dniu, w którym staniecie przed ważnym wyborem, zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym, albo społecznym, chmury wskazują, że nie wszystko będzie jasne, więc ważne jest, abyście nie podejmowali decyzji żadnych pochopnie. Poczujecie potrzebę ochrony tego, co już macie, ale otwartość na nowe możliwości, ta droga może być kluczem do sukcesu. I elastyczność, zdolność do balansowania pomiędzy różnymi obowiązkami będą waszymi sprzymierzeńcami. Także taka energia dnia dla was dzisiaj na środę. Wy mi piszcie w komentarzach pod wieczór, jak dzień minie, czy cokolwiek wam się zdarzyło, coś podobnego, czy stanęliście przed jakimiś wyborami. Czy tutaj jest jakieś towarzystwo, ale zdecydowanie wybory. Zdecydowanie jakieś wybory przed wami dzisiaj ważne. Nie podejmujcie, nie spieszcie się z podejmowaniem decyzji. Taka także energia na dzisiaj. Ja was serdecznie pozdrawiam. Dopijcie swoją kawę. Ja też właśnie muszę dopić moją kawę. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, kochani, i miłego dnia wam życzę.